Godzina 20:15. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witajcie. Standardowo, nic się nie zmienia. My jesteśmy godzina Dobranoc. 20:15. Godzina 20:15. Jak co poniedziałek i oczywiście słuchajcie, drugi poniedziałek miesiąca, czyli jest z nami Monika oraz Mariusz, którzy będą pokazywać nam oczywiście kompetencje kluczowe. Monika będzie o tym rozmawiać, a Mariusz będzie ją wspierać. Matematyka bez reszty i metoda projektu, czyli nasz już stały cykl. Tak więc witamy Was serdecznie, a ja nie przedłużam. Zapowiem tylko, że za tydzień słuchajcie, zna absolutna nowość w mentorowych inspiracjach, bo będzie z nami ktoś nowy, tak więc na razie nie zdradzam. Obserwujcie, co będzie na grupie i zobaczycie. Całkowicie nowa tematyka przed nami. Monika, oddaję głos, a Wam życzę miłego wieczoru i miłego webinaru. Dobry wieczór, witam serdecznie. No i jak to wiele słów zawsze na rozgrzewce pada, tak tym razem również się rozbuchaliśmy językowo. No i może dobrze, bo dzisiaj będziemy mówić o wielojęzyczności, a zatem o wielu znaczeniach słów, o wadze posługiwania się w ogóle językiem i kompetencjami językowymi, ale w kontekście wielojęzyczności, czyli coś ciekawego, ciekawe ujęcie Komisji Europejskiej, która to definiowała kompetencje kluczowe, którymi teraz się posługujemy i które mamy kształtować w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. I ponieważ zapowiedzieliśmy z Mariuszem, że w ramach Edu Eksperta przejdziemy przez wszystkie 8 kompetencji, to przyszedł czas tym razem na języki. Zatem dziecko w świecie języków, czyli o kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności z Matematyka bez reszty i z metodą projektu wydawnictwa Edu Ekspert. Na przykładach kilku interakcji, filmu jak zwykle ciekawego, będziemy starali się Wam pokazać, zainspirować, no, do tego, żeby rzeczywiście szeroko ująć zakres właśnie tej kompetencji. Jak zwykle do tematu głównego preparowałam trzy podstawowe, główne cele. Czyli pierwsze to, kiedy dzieci uczą się języka i cóż to oznacza. I to w takim zarówno mikro, jak i makro zakresie. Drugie to będą doświadczenia bazą kompetencji językowych, czyli trzeba nabywać doświadczenia tu i tam. Język to jest taki twór właściwie sam w sobie, można powiedzieć, nie tylko część organizmu, ale w ogóle twór organiczny, który to cały czas się rozwija, nabywa nowych kompetencji, używamy go wielokrotnie, ale też, żeby był bogaty i adekwatny do różnych sytuacji, no to trzeba przede wszystkim mieć dużo doświadczeń językowych, ale też kulturowych, też jakby geograficznych, w ogóle wszystkich dotyczących życia społecznego i nie tylko. I trzeci cel to potrafię, więc porozumiewam się. Czyli chodzi tutaj o postawę. Pozytywna postawa jest wtedy, kiedy wiemy, co wiemy. Ewentualnie wiemy, czego nie wiemy, aczkolwiek potrafimy, bo mamy umiejętności, mamy doświadczenia językowe i wtedy to uruchamiają się one po to, żeby sobie poradzić w sytuacji, kiedy uleciała nam myśl, uciekło nam słowo, a jednocześnie musimy się odnaleźć w konkretnej sytuacji. A zatem no dzisiaj będzie bardzo kompetentnie, bo bez języka w zasadzie ani dzisiaj nie moglibyśmy się porozumieć, ani w wielu innych sytuacjach, które wiążą się stricte ze samą edukacją, a jeżeli tą edukację pojmiemy szeroko, czyli przez całe życie, to właściwie bez edukacji życia nie ma. Uczymy się od samego początku do samego końca i no, to podkreślają też jako walor życia mędrcy tego świata, więc wraz z nimi przejdziemy przez kilka ważnych slajdów.
No i tak, żeby też oprócz tego, co możemy uczyć dzieci, to też czas sobie przypomnieć, ile osób używa języka do tego, żeby jakkolwiek się komunikować, żeby istnieć, żeby być, żeby wyrażać swoją wolę, żeby wyrażać swoje emocje, swoje potrzeby, żeby na nie jakoś odpowiadać, nie wiem, w ogóle zabierać głos w ważnych kwestiach. Czyli budowanie swoich, zobaczcie, co mówiliśmy, gdy była omawiana kompetencje osobiste w zakresie osobistym i kompetencji społecznych, a także uczenia się, że właśnie ta nasza tożsamość środowiskowa, ta tożsamość kulturowa, częścią której jest właśnie język, jest niesamowicie ważna. Dlatego warto pamiętać, że całą kulę ziemską zamieszkuje około 7,6 miliarda ludzi. Niewyobrażalna ilość, jest nas bardzo dużo. Są regiony świata, gdzie jest zdecydowane przeludnienie, ale też są tereny, gdzie jest no, niewielki odsetek osób, które potrafią się dostroić, ewentualnie odnaleźć w trudnych warunkach przyrodniczych chociażby. A zatem bez języka te 7, prawie 8 miliardów ludzi no nie umiałoby ze sobą żyć. Spójrzmy dalej, patrzymy na mapę świata i mamy 7,6 miliarda ludzi i mamy prawie 7 tysięcy języków. W naszym życiu, jak sobie wyobrażamy, że mówimy, posługujemy się językiem, to myślimy najczęściej o języku ojczystym, w naszym przypadku języku polskim. No i o drugim języku, czyli języku obcym, najczęściej język angielski, ewentualnie o trzecim fakultatywnym, czyli często jest to niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. To są języki, które tutaj w naszej części Europy Środkowej są takimi językami, których się najczęściej uczymy. Natomiast 7 tysięcy języków, no poligloci potrafią kilkunastoma, kilkudziesięcioma, zliczyłby, niekiedy się posługiwać i są już no, fenomenalnymi osobami pod tym względem, z tą kompetencją językową. I oczywiście, jak będziemy mówić później o umiejętnościach, ale też o postawach, to ten aspekt zdolności językowych tutaj będzie mocno akcentowany. Ale zobaczmy, z czym to się też wiąże. To znaczy, że prawie 8 miliardów ludzi posługujących się taką ilością języków mieszka w ogromnej ilości państw na globie. Część krajów, oczywiście wszyscy wiemy, łączy kultura języka, czyli posługują się tym samym, chociażby językiem angielskim, językiem chińskim, językiem hiszpańskim. I są kraje, gdzie oczywiście będą te języki również językami urzędowymi. A zatem tych rodzin językowych też będzie wiele i samych języków używanych urzędowych w danych krajach jak najbardziej też wiele. Ale teraz tak dla nas taka ciekawostka, ponieważ kompetencje językowe to nie jest tylko to, że znamy konkretny język. My musimy oprócz tego zrobić całą tą budowę, czyli taką świadomość tego, że ten wycinek, którym się posługujemy, który jest dla nas ważny, bez którego nie potrafilibyśmy wykonywać naszej pracy zawodowej, jakakolwiek ona by nie była, albo nawiązywać kontaktów społecznych, towarzyskich, niekiedy rodzinnych, bo teraz przecież ta wielokulturowość już też u nas no, jest faktem, to spójrzmy trochę na właśnie fakty o językach. Na świecie używanych jest około 6 do 7 tysięcy języków. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej. Jest to ciekawostka, ponieważ no, większość z nas patrzy przez pryzmat tego, że jednak oprócz tego, że mówimy w języku obcym, to jednocześnie dążymy do tego, że posługujemy się również na piśmie albo mamy dostęp do informacji w tych językach. Natomiast sporo języków plemiennych, mniejszych państw, grup społecznych, które są same w sobie niemalże jak relikty albo skanseny niekiedy pośród większych społeczności, dużo większych grup językowych z kolei,
są po prostu nigdzie nie zapisywane. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobieństwo, że do 2100 roku wymrze połowa obecnie używanych języków na świecie, głównie dlatego, że używa ich mała ilość osób. Nieprawdopodobna historia, można by powiedzieć. Tak naprawdę, gdybyśmy mówili o tym z dziećmi, to trudno im sobie wyobrazić te 2000, te 100 osób, perspektywę do 2100, 7, 6 tysięcy, ile to jest. Czyli ta skala mówi, to jest coś dla nas, tak? Ale też otwiera nas na taki szeroki kontekst językowy. No i kilka ciekawostek. Najpopularniejszymi językami ojczystymi są. No i to oczywiście będziemy mówić tutaj o krajach, o kraju najludniejszym. To jest język chiński, nazywany często mandaryńskim. To jest około, no, to jest największa ilość użytkowników tegoż to języka, ale rzeczywiście mówimy o kraju, gdzie panuje przeludnienie, jest, no, słynie też z tego, z taniej siły roboczej, jednocześnie z wielu osiągnięć, z wielu możliwości, to dlatego też tam na wschodzie mamy chiński przemysł, który w tej chwili przeżywa swoje chyba apogeum rozwojowe. Następnym językiem, który często jest nie tylko językiem ojczystym, i mówimy teraz tutaj, te liczby mówią o języku ojczystym, ale też często językiem urzędowym jako drugi, dołączony do wielu, w wielu krajach, na przykład Indii. Również to jest język, którym się też szeroka rzesza ludzi posługuje. Następny język to jest grupa języka hiszpańskiego, chociaż wiemy, że jego odmiana i oczywiście będzie z pewna dość specyficzna, bo gdy porównamy hiszpański z naszej zachodnio-południowej Europy z hiszpańskim w Ameryce Południowej, to na pewno będzie to zdecydowana różnica, aczkolwiek jako język ojczysty uznany oficjalnie jest język hiszpański. I hindi, który i arabski, to są języki, które będą językami obcymi. No, wiąże się to oczywiście też z dużą ilością osób zamieszkujących dane kraje, których te języki są językami ojczystymi, urzędowymi. Oczywiście my jako Europejczycy znamy też przynajmniej po dwa te języki obce i nimi się posługujemy biegle i to też ma bardzo duże dla nas znaczenie, bo otwiera nam granice, otwiera nam przestrzeń, otwiera nam kontakty. Czyli my sami, oprócz tego, że się uczymy tu i teraz i pamiętamy zupełnie inne czasy, kiedy też się uczyliśmy tych języków i dużo mniej było możliwości ich zastosowania, to teraz to właściwie możemy patrzeć z podziwem na młode pokolenia, które po prostu są na bieżąco używają tego jak swojego języka, dzięki któremu mogą budować swoje kariery zawodowe, edukacyjne, życie prywatne. No dobrze, czyli mamy taką wstępną obudowę do tego, o czym dzisiaj właściwie chcemy mówić. A zatem, co się wiąże z kompetencją w zakresie wielojęzyczności? Ano wiąże się to, że po pierwsze mamy umiejętność, zdobędziemy, nauczymy się zarówno w sposób formalny, czyli w sposób na przykład w systemie szkolnym, ale również nieformalny, czyli poprzez życie, poprzez uczestnictwo w jakimś życiu z użyciem tych języków, będziemy porozumiewać, mieć zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się. Czym jest to porozumiewanie się? To jest też dobre pytanie. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie odpowiedzi na pytanie, czy to jest umiejętność załatwienia sprawy każdej, która będzie moim wyzwaniem dnia codziennego, czy też to jest również porozumiewanie się, i myślę, że tutaj o tym by należało powiedzieć, to jest również porozumiewanie się w języku na piśmie, tak? Ale to jest komputeryzacja, globalizacja, to są nasze smartfony, tablety, iPady, które umożliwiają nam tak naprawdę komunikowanie się z całym światem każdego dnia i jakby tutaj mniej używamy nawet tej komunikacji bezpośredniej, co bardziej pośredniej w sposób właśnie korespondencyjny, czyli odczytujemy i produkujemy, tworzymy informacje.
No, trudno byłoby powiedzieć, że kompetencje w zakresie wielojęzyczności odstają od pierwszej kompetencji kluczowej, jaką jest kompetencja w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, bo oczywiście jest to baza, to jest jakby jedna kompetencja włożona tutaj w drugą, poszerzona o kontekst społeczny, choć nie tylko, tak? Tutaj chcemy się dzisiaj oprzeć tylko i wyłącznie na tym aspekcie, co to znaczy ta wielojęzyczność, czym jest w ogóle język, język ojczysty. A zatem to, co jest wspólne z tworzeniem i rozumieniem w zakresie informacji, to jest umiejętność rozumienia, wyrażania, interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów, oraz także wyrażanie swoich opinii zarówno w mowie, jak i w piśmie, czyli w zakresie czytania i pisania, a także w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych, jak i kulturowych, w zależności od potrzeb i pragnień danej osoby, czyli w zależności od sytuacji, w której ta dana osoba się tutaj znajduje. Myślę, że tej idei też tutaj przyświeca mocno wszystkie działania, które podejmujemy na przykład w ramach Erasmusa, który pozwala nam nie tylko uczyć się języka obcego, ale przede wszystkim praktykować go w konkretnym zastosowaniu, w jakiejś odpowiedniej grupie rówieśniczej, powiedzmy, zdobywać nowe doświadczenia, zarówno kulturowo-językowe, ale też takie przez życie, czyli w sytuacjach konkretnych, wylot samolotem, przejazd autobusem, przejazd pociągiem, robienie zakupów, no mnóstwo sytuacji też edukacyjnych, oczywiście stricte z lekcji i nowych doświadczeń, to jak to może jeszcze inaczej wyglądać niż tylko w naszym systemie, w naszej typowej sytuacji szkolnej. Ale patrzymy również dalej. Kompetencje językowe to również jest wymiar historyczny, kompetencje międzykulturowe. Czyli to właśnie to jest to, co też chciałam na samym początku mocno zaakcentować. Nie możemy mówić tylko o języku w sensie umiejętności odmiany końcówek, czasowników, przymiotników, rzeczowników, znajomości słówek i wskazywania ich, tylko również musimy wiedzieć, skąd te nazwy na przykład pochodzą. To nawet bawimy się w takich niewielkich tłumaczy tak naprawdę od razu, ponieważ no to sprzyja jakby łatwiejszej interpretacji tekstu w językach obcych. A zatem te kompetencje międzykulturowe, umiejętność czerpania wiedzy o świecie poprzez język właściwie, tak? Czyli umiejętność odczytania informacji, umiejętność zrozumienia przewodnika, partnera komunikacyjnego, umiejętność odczytania informacji, ostrzeżenia, to jest to, co kształtuje też naszą świadomość kulturowo-językową. I też jakby ważna jest znajomość, po co mam się uczyć. My zawsze zastanawialiśmy się, no tak, no znam język i w zasadzie przez długi, długi czas jakby zastosowanie jego w taki wyraźny sposób był dosyć niewielki. Natomiast dopiero tak naprawdę wyjazdy pozwoliły nam zdobywać to doświadczenie, uświadamiać sobie w ogóle funkcję języka, celowość używania języka, w ogóle celowość uczenia się tych języków. A zatem również kompetencje w zakresie wielojęzyczności opierają się na zdolności do pośredniczenia między różnymi językami i mediami. I tutaj mam na myśli, to jest właściwie podsumowanie, jeszcze raz podkreślenie tej funkcji, kiedy używamy języka nie tylko po to, żeby go używać i pisać i odpowiadać na pytania, ale po to, żeby służył nam do wykonywania konkretnych działań, celów, osiągania no, konkretnych rezultatów i sukcesów przy pomocy używania języka. To jest ta funkcja pośrednia języka. Ale również jest to taka umiejętność interpretacji i pogłębionego studium nad językiem ojczystym. Czyli jeżeli się uczy języka obcego, to no, z automatu nam się włącza ta analiza, jak to jest w języku polskim, żeby móc porównać to z językiem angielskim, niemieckim, francuskim czy włoskim. Wiele wiedzy o języku ojczystym pomaga nam zrozumieć, o co chodzi w gramatyce, czy też w składni językowej wyrazów dla nas obcojęzycznych.
Dlatego powiązanie tutaj w słowie wielojęzyczność jest bardzo mocny akcent na język przepraszam, ojczysty, bo to nie są tylko języki obce. To jest również język ojczysty i to jest język ojczysty danego kraju. Czyli na przykład pojedziemy uczyć się albo pojedziemy na wakacje do Ameryki Południowej, będziemy mówić w języku tym hiszpańskim, który tam obowiązuje, którego tam się tak tłumaczy. Na pewno wszyscy my, podróżujący już, świadomi użytkownicy, znający języki obce, po prostu wiemy, że język niemiecki na północy różni się od tego, który jest na południu Niemiec. Wiemy, że portugalski, choć z podobnej rodziny, będzie się mocno różnił od hiszpańskiego, natomiast ten, którego będziemy słyszeć w Ameryce Południowej, będzie często połączeniem jednego i drugiego, i to jest też taka umiejętność konfrontowania sobie tych zasobów wiedzy językowej. No dobrze, ale to przejdźmy teraz dalej i tak jak każdą kompetencję, to każdą będziemy kształtować u uczniów w zakresie, i to jest dla nas bardzo ważna informacja, bo dla uczniów to nie ma takiego znaczenia. Uczeń nie dzieli swojej wiedzy na to, co jest wiedzą, co jest umiejętnością i co jest postawą, natomiast z kolei my jako nauczyciele dobrze, gdybyśmy świadomie wiedzieli, z którego kubełka czerpiemy. Czy teraz to będzie wiedza z zakresu wiedzy, którą na przykład w sposób formalny możemy sprawdzić na kartkówce, na sprawdzianie, na teście, na egzaminach. To są te formalne możliwości i kryteria jakiejś oceny, które wynikają z faktu, że ktoś dysponuje taką wiedzą na poziomie wiedzy, że tak powiem, operuje odpowiednim zasobem słów, ale też umiejętnością interpretacji przez, nie wiem, analizę gramatyki, czy też słowotwórstwa, czy w ogóle leksyki jako takiej, obcowanie, umiejętność rozumienia, interpretowania już zapisanego tekstu w języku obcym, tak? Czyli tutaj za chwilę włączą się, czyli na bazie wiedzy my dopiero kształtujemy umiejętności. Bez tej wiedzy wstępnej, bez znajomości słówek, zasad gramatycznych, literek, alfabetu danego języka, nie jesteśmy w stanie przejść dalej do tych umiejętności. Czyli jesteśmy na poziomie takim, można powiedzieć, pierwszym, czyli wprowadzenie. To jest zazwyczaj to, na jakim poziomie się dzieci bawią na razie. Głównie oswajają się z wymową, ze słownictwem, rozpoznają litery. Czyli mówimy o takim podstawowym poziomie zerówki, przedszkola, ale też powtarzanym później i rozbudowywanym w klasach 1-3. A zatem niezbędna wiedza w zakresie rozwijania kompetencji wielojęzyczności obejmuje znajomość słownictwa i gramatyki funkcjonalnej różnych języków, czyli świadomość, kiedy mówię po polsku, jak to jest, i świadomość tego, że teraz mówię po angielsku, powiedzmy. Świadomość głównych rodzajów interakcji słownej i rejestrów języka. Czyli ten język to nie jest tylko kwestia tego, że pani do mnie codziennie mówi nie wiem, guten tag, wie heißt du, albo no, cokolwiek innego, how are you, come stai i tak dalej. Czyli nie chodzi tylko o to, że pani do mnie powtarza i ja muszę na to odpowiedzieć, tylko ten język to jest również to, co jest napisane na tablicy, to, co ja za chwilę będę tutaj używać, składać z literek jakieś wyrazy, to, że będę za chwilę przyklejać nazwy pod konkretne zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. I TIK też dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, że jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby można było przenieść swoją wiedzę o języku i języka na poziom ćwiczeń i budowania świadomości, albo inaczej zmiany takiej trochę gry symulacyjnej właściwie, czyli zmiany sytuacji, do której przenosimy i utrwalamy już sobie poprzez kolejne doświadczenia właśnie tą wiedzę językową. No i ostatnia część z zakresu wiedzy w ramach tej kompetencji to będzie znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. Oczywiście na poziomie podstawowym to będzie dosyć trudne, natomiast wiecie, jeżeli mówimy teatr, albo mówimy teatro, albo mówimy teatr,
brzmią podobnie. I na poziomie nawet dzieci małych możemy spokojnie o tym mówić, bo one są do siebie podobne. Co jest podobne? Czym się różnią? Można to obserwować. Czyli takie zabawy właściwie z językiem, a jednocześnie wprowadzające nas w świat kultury, no jak najbardziej są właśnie z tego zakresu, z tego poziomu budowania wiedzy o języku i budzenia, rozbudzania, czy rozwijania, czy też kształtowania w tym zakresie kompetencji wielojęzyczności. Cóż, umiejętności będzie nieco więcej. A zatem, czym są umiejętności językowe, czyli jak je kształtować, co wchodzi w zakres tych umiejętności? Ja trochę celowo odczytuję zapis z opracowania Komisji Europejskiej w tłumaczeniu polskim, głównie po to, żebyśmy się z tym zmierzyli, bo takie moje doświadczenie podczas warsztatów nie tylko z nauczycielami, ale też z dyrektorami w zakresie kompetencji kluczowych mówi, że tak naprawdę trochę trudno jest nam dzielić tę wiedzę, którą wykładamy, która jest inaczej poukładana, inaczej poszatkowana, inaczej nazwana, zinterpretowana już w układzie chociażby podręczników i ćwiczeń, z których często korzystamy. To trudno jest nam, trudność jedna z wielu, to jest ta, że musimy rozróżnić, kiedy to jest kształtowanie na poziomie wiedzy, a kiedy na poziomie umiejętności. Dlatego staram się, a jeszcze jedna rzecz, która jest też trudna i to mówię już tak z takiej utrwalonego doświadczenia, to również na warsztatach jest trudnością często dla nauczycieli fakt, że niemalże to samo, co jest w zapisie i opisie kompetencji kluczowych, ostatnio zinterpretowanych, czyli w maju 2018 roku, kompetencje kluczowe przez Komisję Europejską, to jest to pewne tłumaczenie, tak? Czyli to też nie jest tak język płynny, pstryk, hop i po polsku jest powiedziane, jest też jakimś tłumaczeniem, tłumaczenia z któregoś języka. Natomiast wszystkie odnośniki macie Państwo również zapisane w preambule do podstawy programowej. Preambuła od podstawy programowej od 2012 roku głosi dla wszystkich przedmiotowców dokładnie to samo. I każdy dlatego z nas, niezależnie od przedmiotu, którego naucza i od poziomu edukacyjnego, na którym naucza, chociaż no, akurat no, podział na powiedzmy szkoły specjalne, czy też szkoły dla dzieci w normie intelektualnej, czy też poziom pierwszy edukacyjny i drugi edukacyjny, no i następne, rzeczywiście mają trochę inaczej sformułowane te w preambule kompetencje, które mają kształtować jako nadrzędne w stosunku do treści zapisanych później w podstawie programowej. Natomiast one są napisane takim dla nas bardziej zdydaktyzowanym, bardziej zrozumianym dla nas językiem. Ale odnalezienie ich i poszukanie tutaj w zapisie właśnie kompetencji kluczowych, co też jakby pokazuje, dlaczego warto czasami się no, nawet tą godzinę posłuchać tych webinariów, ponieważ przybliżamy Wam treści, które są trudne trochę do takiej sam na sam zinterpretowania tego. Więc o tyle tutaj się kusimy na takie duże, dłuższe wykładnie w zakresie tych kompetencji. To była oprawa do tego, żebyśmy wiedzieli, dlaczego warto czasem się trochę temu przyjrzeć z bliska, bo to jest coś, co nas obliguje, a jednocześnie jest dla nas trudnością. No dobra, przechodzimy już tutaj, dostaję hasło od mojego współprowadzącego Mariusza, że już czas na przejście, więc mamy niezbędne umiejętności w zakresie wielojęzyczności, obejmują zdolność rozumienia komunikatów mówionych, podejmowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy. Istotne. Często granicą jest tego, to człowiek dorosły, nawet jadąc do jakiegoś państwa, uczymy jakiegoś języka, zaczynamy rozmowę, i ten koniec jest dużo łatwiejszy niż podtrzymanie rozmowy w jakimś temacie i często tutaj doświadczamy swojej granicy, ale również dla uczniów to są dla nich bardzo ważne doświadczenia, czyli to już jest umiejętność. Dalej, czytanie, rozumienie, tworzenie tekstów z różnym poziomem biegłości w poszczególnych językach odpowiednio do potrzeb danej osoby. To jest taki punkt dosyć ważny i czuły, ponieważ na poziomie języka ojczystego będzie to dużo zawsze bardziej do przodu, no bo to jest oczywiste. Na poziomie języka pierwszego obcego będzie to
jeszcze w miarę dobrze rozpracowane. Na poziomie następnych języków to będzie różnie w zależności od częstotliwości powtarzania i ćwiczenia konkretnych kompetencji językowych. Natomiast tutaj Państwo macie takie stop, klatkę dla dyslektyków. Pamiętajmy, że dyslektycy często mają w swoich opiniach takie stwierdzenie, że są zwolnieni z nauki drugiego języka obcego. Często na poziomie nauki pierwszego języka obcego mają trudności, wiele trudności i często one się powtarzają również w pracy nad językiem ojczystym. Natomiast to rzeczywiście jest tak, że to są umiejętności, które oczywiście trzeba bardzo dużo ćwiczyć i różnymi technikami dochodzić do biegłości tutaj w tworzeniu, w posługiwaniu się tymi umiejętnościami. No i ostatnia umiejętność to jest zdolność do właściwego wykorzystania narzędzi oraz do uczenia się języków w sposób formalny, pozaformalny i nieformalny przez całe życie. Czyli to też jest bardzo ważne, zawsze na to bardzo dużo zwracam uwagi. Słuchajcie, nie możemy uczyć tylko do końca pierwszej klasy, do końca drugiej, do końca trzeciej, do końca ósmej, do końca, do matury i koniec. Język to jest coś, co się cały czas rozwija, zarówno w zakresie języka ojczystego, gwary, którą możemy chcieć się posługiwać, języka mniejszości albo jakiegoś mowy regionalnej, ale również języka obcego, tak? Czyli to jest wszystko, o czym mówimy, to mówimy również mając na myśli wszystkie języki, którymi się tutaj posługujemy i najczęściej rozwijamy najbardziej ojczysty, no właśnie ze względu na to, że poza formalny, nieformalny sposób komunikowania się i używania tego języka, rozwijania go, zachodzi w sposób niepostrzeżony. Dlatego tutaj warto na to zwrócić uwagę. Dla języków obcych jest to, no dużo więcej zabiegów musimy dokonać, żeby częściej uprawiać albo dawać sobie możliwość rozwijania tego języka. Dobrze. I od wiedzy przez umiejętności przechodzimy teraz do postaw. I to jest ostatnia już jakby część zakresu kompetencji i obudowy. Słuchajcie Państwo, to jest mój, przepraszam, przeszliśmy już dawno na ty. Postawy to jest zawsze kwintesencja wszystkiego, co było wcześniej. Czyli nie zdobędziemy, nie utrwalimy, nie ukształtujemy żadnej postawy, a tym bardziej pozytywnej postawy, jeżeli nie będzie to poparte wiedzą i wieloma doświadczeniami składającymi się albo kształtującymi nasze umiejętności. Ktoś, kto już jest no, nawet mojej daty albo i dalej wstecz, albo bardzo często, gdy spotykamy się, nie wiem, z seniorami, gdy uczymy ich języków obcych, albo z osobami dorosłymi, które zaczynają naukę języków obcych, mamy w sobie wbite w głowę, że boimy się, nie umiemy, a jak nie umiemy, to nie zaczynamy, bo to trochę głupio. Nie mamy tej swobody i elastyczności w tym uczeniu się, w posługiwaniu się językiem obcym. Mamy tą postawę, nasza postawa jest taka bardzo asertywna, delikatnie mówiąc, a często negatywna względem swojej kompetencji bądź też niekompetencji, tak? Więc tutaj musimy być bardzo świadomymi nauczycielami, że postawy pozytywne nie ukształtujemy, jeżeli ktoś, kogo uczymy, nie będzie pewien tego, co wie i nie będzie pewien tego, co potrafi, bo to jest podstawa do tego, żeby chciał eksperymentować, żeby chciał więcej, żeby chciał rozwijać, żeby to sprawiało mu przyjemność przede wszystkim, tak? Czyli jedni mają uzdolnienia, drudzy mogą wytrwale pracować, ale jedni drudzy mogą z tego czerpać dużo przyjemności i satysfakcji. Jak jesteśmy usatysfakcjonowani, jesteśmy zadowoleni. Czyli żeby to były pozytywne doświadczenia i emocje, no musimy to my o to zadbać, żeby właśnie te postawy uczniów do przedmiotu, czy też do języka, no kształtujemy jednak my. Mamy tą dużą pulę taką formalnego oddziaływania na uczniów. A zatem zdefiniujmy sobie zgodnie z zapisem w dokumentach Komisji Europejskiej. A zatem pozytywne postawy obejmują docenianie różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie różnymi językami i komunikacją międzykulturową, a także ciekawość ich. Czyli żeby ktoś był ciekawy, to musi widzieć walory w tym, że
coś jest inne, coś jest podobne, coś tu można w ogóle, nie wiem, można mówić trzema językami naraz i załatwić sprawę w hotelu na przykład, tak? Albo w jakiejś sytuacji bardzo trudnej, albo w której musimy znaleźć rozwiązanie. Dalej, poszanowanie indywidualnego profilu językowego każdej osoby, w tym szacunek zarówno dla języka ojczystego, osób należących do mniejszości lub pochodzących ze środowisk migracyjnych. No jest to dosyć, bym powiedziała, teraz bardzo popularne, bo w całej Europie ten proces zachodzi. No wiemy już, że to różnie przebiega. Natomiast uszanowanie też języka i podejście do niego w sposób takiego, takiej ciekawości też, że to co jest podobne, co jest z naszej wspólnej rodziny, są przecież rodziny językowe i teraz powiedzmy w Polsce mamy akurat języki, język ukraiński jest takim częstym doświadczeniem z tego co wiem, bo spotykam też nauczycieli na różnych warsztatach, dyrektorów, którzy mają klasy dzieci z właśnie osób przybyłych do Polski z Ukrainy i mówiące w języku ukraińskim. Więc wiecie, to są, ale to jest też mnóstwo ciekawości w tym wszystkim. Co jest innego, co podobnego, co możemy zrobić, żeby to uwspólnić, co się wiąże z kulturą osób przybyłych tutaj, którzy mogą dużo też wnieść i ubarwić, albo nawet możemy w tym znaleźć mnóstwo rzeczy, które nasi pradziadowie i dziadowie, że tak powiem, używali, bo na przykład ja pochodzę z Kalisza, który był niegdyś na pograniczu praktycznie no, dwóch zaborów, zaboru należącego do Rosji, jak i niemieckiego i pruskiego. I w związku z tym część rodziny, każdej niemalże z tego tutaj zakątka ma zarówno w swojej głowie, w pamięci, jesteśmy osłuchani od swoich dziadków i pradziadków, zarówno z nazewnictwa tego zaboru polskiego, jak i ruskiego. I słuchajcie, to jest mnóstwo rzeczy, których będziemy, moglibyśmy tutaj podawać jako przykłady. Również zachowań, postaw, to są rzeczy, które oczywiście wiążą się z historią, ale ten aspekt historyczny tutaj też jest ważny. Ale wiecie, niezależnie już od tego, co było historią, co było trudnym doświadczeniem historycznym, na które nie mieliśmy wpływ, to na co mamy wpływ, to jest umiejętność wymiany kulturowej, docenienia wartości każdej kultury i języka. I na przykład doświadczeniem w Kaliszu było często to, że te rodziny wielokulturowe mieszały się, coś podobnego, bardzo mieszały się albo kooperowały, albo współpracowały. Na pewno było w tym też dużo życzliwości, chociaż pewnie też było dużo antagonizmu. To jest jakby rzecz naturalna, to jest tak, bym powiedziała, rzecz nawet całkiem ludzka. Natomiast im więcej mamy świadomości, co możemy dostać, z czego możemy czerpać, co możemy dać i kształtować, tym więcej budujemy takiej właśnie otwartości, ale też ciekawości dla inności. I ostatnie to jest docenienie języków urzędowych danego kraju jako wspólnych ram interakcji. I to jest też takie hasło dla nas, gdzie nie zapominajmy o języku obcym. Nasz język ojczysty jest językiem, który jest dla nas bazą, bazą doświadczeń, bazą interakcji, bazą, w ogóle gwarantem tego, że potrafimy załatwiać mnóstwo spraw. I to jest ważne, ale tak samo w językach obcych, kiedy podróżujemy. I to, co się nam wydaje dla nas, dorosłych, takie oczywiste, to myślę, że nie jeden z Was, nie jedna osoba tutaj poparła to też z własnego doświadczenia, że po prostu zwyczajnie dzieci tego nie wiedzą. Jeżeli my to im wprowadzamy, to musimy naprawdę tą oprawę, tą postawę budować też poprzez otwieranie jakby ich samych na te nowe doświadczenia językowe. No słuchajcie, dużo opowiadać by można było. Dzisiaj było mniej ćwiczeń dla nas, ale postawiliśmy z Mariuszem na też interakcje na platformie EduExperta, które trochę pokażą to, kiedy mówimy o wielojęzyczności, jak możemy ją kształtować. Więc przejdziemy do kolejnych slajdów. Ja tylko przypomnę, że jestem też nauczycielem szkoły specjalnej numer 19 w Kaliszu i tutaj też pracujemy na EduExpercie, przysposabiając materiały i budując też oprawę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przypominamy też o tym, że do dyspozycji nas wszystkich są z EduEksperta Matematyka bez reszty dla klas 1-3 szkoły podstawowej, dla edukacji przedszkolnej, a także metoda projektu dla klas 1-3 oraz dla przedszkola. I my zawsze korzystamy podczas każdego webinarium z różnych źródeł, głównie po to, żeby Wam pokazać jak najwięcej, ale też tą możliwość zobaczenia i na to proponuję zwrócić uwagę, jak są opracowane materiały, które są dla przedszkola, a jak są inaczej nieco przedstawiane już materiały dla klasy 1-3. Bo takim dużym walorem też tych produktów 1-3 jest fakt, że one są bardzo nośne również dla dzieci z klas starszych. Filmy fantastycznie wprowadzają, opowiadają o rzeczach, które są z zakresu łączą historię, geografię, wiedzę o kulturze, wiedzę o języku. I dzisiaj też taki będziemy, wybraliśmy film, który Wam też to pokaże, ale też już mówią takim językiem, który będzie zrozumiały i takim będzie też pomostem między tym, co było takie dosyć dziecinne wcześniej, a tym, co będzie wymagane za chwilę w dość poważnej już profesji, jaką jest uczeń w klasie czwartej i dalej. I to są ciekawe filmy. To są ciekawe filmy, ciekawe materiały, platforma dla doświadczeń i kształtowania umiejętności, przenoszenia doświadczeń na platformę również dla klas starszych, czego doświadczyłam wielokrotnie i naprawdę tutaj serdecznie polecam. I to mówię na podstawie własnych doświadczeń też edukacyjnych z dziećmi z różnych klas, w różnym wieku i też na różnym poziomie funkcjonującym pod względem intelektualnym. No dobrze, doszliśmy już do slajdu, który pokazujemy z matematyki bez reszty. On już był wykorzystywany wielokrotnie, nie tylko przy kompetencjach matematycznych, ale skoro matematyka bez reszty, to jakby te kompetencje matematyczne nie chcą się odkleić tutaj od naszego edueksperta, ale celowo zostawiliśmy ten slajd w taki sposób podpisany. Zobaczcie, niedawno mówiliśmy o właśnie kompetencjach matematycznych, ale również w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii. To zobaczmy, co film dzisiaj jest nam w stanie pokazać i opowiedzieć w zakresie języków obcych, ale czy tam nie będzie matematyki, czy tam nie będzie przyrody, więc to jest też kolejne ciekawe doświadczenie nośne, że kompetencje się ze sobą mocno przeplatają, jakby korelują, nie można jednych mieć tylko jednych bez drugich, więc też jakby chcemy to zaakcentować, że kompetencje są ze sobą mocno powiązane. I dzisiaj kolejny tego przykład. Zapraszamy na film w zakresie podróży. To będzie matematyka bez reszty 1, 2, 3. Jesteśmy w profilu podróże i z zakresu wiedzy będziemy oglądać film Języki Świata. Jakbyś mógł, Mariusz, jeszcze tylko powiększyć ekran, to by było cudownie. Nie wiem jak u Państwa, u mnie ten film troszeczkę jakby nie idzie.
Tak, też mam takie wrażenie, że u mnie też film się trochę zacina, nie wiem z jakiego też powodu, bo niedawno przed rozbiegiem projektowaliśmy i wszystko szło dobrze. Spróbujemy może jeszcze raz film przełączyć. Moniko, film nie był aktywny? Wiesz co, nie był aktywny, to znaczy też u mnie najpierw stał, nic nie było słychać i przeskakiwały tylko zdjęcia. Okej, dobrze, to spróbujmy jeszcze Włącz. raz w takim razie. Tak. Mamy jakiegoś ochlika technicznego. Ten film jest bardzo ważny. Słuchaj, wieczorem jakoś tak u mnie też internet dziwnie działa, dużo gorzej działa niż za dnia, więc z dużym Dobra, to zrozumieniem to spróbujemy zrozumiałem. jeszcze raz. Jest muzyka. Od wielu tysięcy lat w każdym zakątku świata ludzie przekazują sobie informacje za pomocą liter, cyfr i znaków obrazkowych. Języki, którymi posługiwali się starożytni Egipcjanie, Chińczycy, Rzymianie czy Majowie, różniły się od siebie. Okazało się jednak, że wszyscy wykorzystywali pismo do tego samego celu. Zatrzymał się znowu film. Słuchajcie Państwo, zobaczmy też, no, film tutaj nam robi psikusy zdecydowanie dzisiaj, też niekoniecznie chcę nie słychać, nie słychać. Też tutaj Mariusz próbuje ratować po raz kolejny film. Aczkolwiek ten film jest bardzo często wykorzystywany, więc po prostu nie ma opcji, żeby coś tu było z samym filmem, tylko co najwyżej internet tutaj może, nie wiem, słabiej go transportować, nasz pulpit. Natomiast zobaczcie, przyjrzyjcie się też tym zdjęciom, jaki jest kontekst w ogóle rozmowy o językach, tak? Mamy hieroglify, mamy zapisy obrazkowe, mamy współczesne informacje, mamy też zastosowanie takie praktyczne, ale też historyczne, czyli też takie podróżnicze. Spróbujemy pewnie jeszcze raz. Bo na pewno warto ten film obejrzeć, żeby zrozumieć też późniejsze te ćwiczenia, interakcje, które mamy tutaj przygotowane. Ale ten film właśnie mocno otwiera cały kontekst, po co nam te języki, tak? To też na przestrzeni wielu lat, czyli jeżeli tyle miliardów ludzi się posługuje językami od lat bardzo odległych w czasie. I tyle języków aż powstało, przy czym wiele nadal jest niepiśmiennych, stąd zagrożonych wymarciem, no to rzeczywiście ta historia języka tutaj jest bardzo istotna. Czy Mariusz, próbujemy jeszcze raz?
Słuchaj, Moniko, mamy jakiś problem chyba z transferem, dlatego że na początku puszczałem film i okazało się, że w połowie mi po prostu oprogramowanie tutaj, na którym jesteśmy, po prostu wycisza mikrofon, więc prawdopodobnie to jest kwestia transferu. I tyle, co już widzieliśmy film, to chyba nic na razie więcej nie jesteśmy w stanie przez transfer pokazać. Taka sytuacja ponad nami. A będzie taka Możemy opcja, że spróbować jeszcze raz. Możemy możemy spróbować jeszcze spróbować. raz. Natomiast to już będzie pewnie ostatni, no bo jeżeli jest słaby transfer tutaj z jakichś powodów, no to nie przeskoczymy tego. Dajmy sobie ostatnią szansę, dobrze? Dajemy sobie ostatnią szansę. No, możemy tutaj, słuchajcie, teraz trochę się pobawić i jeżeli Jesteśmy. film Moniko. jesteśmy, spróbujemy, tak? Od wielu tysięcy lat w każdym zakątku świata ludzie przekazują sobie informacje za pomocą liter, cyfr i znaków obrazkowych. Języki, którymi posługiwali się starożytni Egipcjanie, Chińczycy, Rzymianie czy Majowie, różniły się od siebie. Okazało się jednak, że wszyscy wykorzystywali pismo do tego samego celu, do komunikacji między sobą. Dzięki językom mieszkańcy miast i państw ostrzegali się przed niebezpieczeństwami, a także zapisywali wiedzę, którą przekazywali następnym pokoleniom. Litery lub znaki obrazkowe służyły upamiętnieniu ważnych wydarzeń, a także do opisu sytuacji, miejsc lub ważnych odkryć. Dzięki cyfrom zaś ludzie przekazywali sobie informacje o datach, a także liczebności. Cyfry zatem stały się alfabetem matematycznym, a więc nadzwyczajnym kodem komunikacyjnym. Pomyślcie sami, jak ważna była niegdyś informacja o tym, że do bram miasta zbliża się wojsko najeźdźcy w liczebności 100 żołnierzy. Władca miasta mógł przygotować odpowiednią ilość swoich żołnierzy tak, aby odeprzeć atak. W starożytnych czasach alfabety matematyczne różnych krajów różniły się między sobą. Starożytni Rzymianie używali cyfr rzymskich. Starożytni Egipcjanie zaś hieroglifów. Później do Europy dotarł zupełnie nowy alfabet matematyczny, zwany arabskim. Tak naprawdę pochodził z Indii, jednak to Arabowie sprowadzili i wykorzystali nowy system cyfr tak, że stał się popularny na całym świecie i w nieco zmienionej formie jest używany do dziś. Dzięki cyfrom ludzie na całym świecie mogą porozumieć się ze sobą, a każdy uczeń dowiaduje się, jakie cyfry znajdują się w alfabecie matematycznym. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Udało się. Udało się, dzięki. Super, No bardzo tak, się cieszę. albo ja znikam, albo czasem tak to już jest, że ten transfer po prostu bywa wybredny i daje nam kolejne próby, na szczęście udane. Słuchajcie, to jest film, który pokazał nam wiele języków. Jakbyście mogli potraktować to teraz jako ćwiczenie, to proszę Was, spróbujmy zreflektować na czacie, napiszcie, jakie języki poznaliście. Język matematyczny, super. I już? Język pisany. Język obrazkowy.
arabski, egipski, dokładnie, czyli pierwsze no, znamienne cywilizacje, chociaż nie wszystkie tutaj akurat były użyte, tak? Tak, poznać na poziomie oczywiście poznania, w sensie zobaczenia, usłyszenia albo zobrazowania, to na tym etapie poznania oczywiście. Natomiast niepoznania jako umiejętności posługiwania się. Natomiast słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ było to w zarysie historycznym. Było pokazane również różne cywilizacje, no na przykład byli Majowie, byli Egipcjanie, tak, był język arabski i można byłoby teraz dużo tutaj się z geografii poduczyć, żeby poszukać na globusie, na mapie, to gdzie są te kraje, gdzie się posługują osoby do dzisiaj w języku arabskim, a gdzie mieszkali Majowie, żyli Majowie. Gdzie jest Egipt, i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest jedna rzecz. Druga rzecz to zobaczcie, mamy tutaj, przepraszam, cały ciąg, że tak powiem, rozwojowy, czyli od obrazka przez hieroglify po znaki, które do dzisiaj się przeniosły i zostały, chociażby zapis właśnie matematyczny, czyli cyfry i liczb arabskich. I do dzisiaj w jakiś sposób no, rozwijany i kontynuowany. Chciałam podkreślić, że również tutaj matematycy mają matematykę. To, że jest jakiś ciąg, to, że jest jakaś konsekwencja, to, że jest przyczyna, skutek, to, że jest liczba jako liczba, to, że jest znak o jakimś znaczeniu i też konkretnym jakby wymiarze. Tutaj mamy różne kompetencje. Tu już mamy, zobaczcie, kontekst historyczny, kontekst językowy, kulturowy, z zakresu geografii, matematyka, taka i wprost, i nie wprost. I oczywiście ten kontekst, mamy szeroką obudowę w ogóle, po co nam są języki, po co zawsze były języki i po co, jakie to miało znaczenie dla ludzi, nie wiem. Ileś tysięcy lat temu, powiedzmy, czy też no, ciut mniej w zakresie, powiedzmy, ostatniego tysiąclecia. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne. I tak, tutaj też zwróciliście uwagę, fajnie, że nie tylko to była kwestia języka mówionego, ale to była też kwestia języka pisanego. I dzięki zapisom sprzed tysięcy lat te języki przetrwały i mogły się rozwijać. A co dzisiaj mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, że kilka tysięcy języków jest zagrożonych tym, że przez to, że nie są zapisane, tylko jedynie przekazywane słownie, są zagrożone wyginięciem. Więc to też podkreśla znaczenie, to po co uczymy się pisać? Dlaczego nie możemy tylko mówić? Że to, ta mowa to też nie wystarczy, tak? Więc słuchajcie, to są bardzo dużo tej rzeczy można pociągnąć wielowątkowo. I teraz w zależności od tego, to chcę użyć jako przykład. Wprowadzamy wiedzę o języku i możemy każdy wątek osobno pociągnąć dalej, jeśli chodzi o element, który chcemy zaakcentować. Czyli gdybyście mieli lekcję, na której chcecie rozwijać konkretną kompetencję, i nie tylko językową, tylko skorelowaną językową na przykład z matematyczną, albo matematyk chciałby znaleźć na lekcji o języku matematykę, to już mamy. Po prostu to jest materiał do wzięcia. Dlatego bardzo tutaj też akcentuję zawsze ten zdobywanie wiedzy, tak? Czyli owszem, poznajemy, to jest pierwsze poznanie, to jest pierwsza wiedza, pierwszy kontakt z takim szeroką, powiedzmy, obudową, bo na co dzień nie zastanawiamy się, skąd mówimy. Ja pamiętam z moich zaborów, na przykład ryczka, albo coś jest taboret, albo coś jest tytką, albo no, ktoś idzie na szagę. Tak są słowa, które są przekazywane wielopokoleniowo. To jest bardziej gwara niż jakiś język ojczysty, oficjalny, uroczysty. Więc to też jest tak, że każdy z nas wiele wyrazów i stwierdzeń czy sformułowań językowych po prostu ma przekazane w sposób nieformalny. Natomiast oczywiście my formalnie kształtujemy kompetencje językowe w szkole, natomiast to wszystko spoczywa i opiera się na świadomości nauczyciela w zakresie kształtowania tych kompetencji.
No dobrze, teraz słuchajcie, dajcie mi szansę. Przechodzę teraz ja na platformę, co się wiąże z tym, że daję sobie szansę współdzielenia swojego ekranu, przejścia również na zasoby EduExperta. Liczę na dobry transfer. I będziemy ćwiczyć teraz kompetencje w zakresie umiejętności. Z takim też jakby przesłaniem, jaką postawę dzięki temu możemy uzyskać, skoro będziemy coś tam sobie językowego ćwiczyć i czego się uczymy, czyli na poziomie litery, na poziomie wyrazu, na poziomie nawet cyfr, sytuacji komunikacyjnych i nazewnictwa. To wszystko będzie doświadczeniem teraz naszym. Jeszcze raz dajemy sobie szansę, przechodzę na, tutaj zamykamy, przechodzę na slajd, słuchajcie, to jest cała procedura, ja już ją mam wielokrotnie powtórzoną, więc niemalże dzielę się z Wami moim doświadczeniem i daję znowu szansę na to, że połączymy się tutaj z EduExpertem. Tym razem się udało. Dobrze, i teraz pierwsza taka interakcja, którą chciałam Wam pokazać, to jest, my jesteśmy na etapie matematyki bez reszty. No, jako że podróżowaliśmy, to jesteśmy, zobaczcie, teraz tutaj mamy też oprawę całą dla przedszkola. Jesteśmy w podróżach, w zakresie wielojęzyczności też warto pokazać, że możemy zmienić też język na język angielski, żeby zobaczyć od razu, na przykład od razu wchodzić i jesteśmy na platformie języka angielskiego, musimy się nauczyć posługiwać i poruszać również w tym języku. No więc wchodzimy sobie w Travels. Mamy też, zobaczcie tutaj, język obrazkowy. Dzisiaj powiemy piktogramy, to które są często w podręcznikach wykorzystywane, czyli jednocześnie w momencie, kiedy mamy język obcy, to możemy jakby nazwy tutaj odczytywać, poszukiwać i to może być z nazewnictwem na głos, ale może być też tylko tak, że odszukaj, ma zadanie odszukać po kluczu, a my mamy wejść właśnie teraz w interakcję. I to, co chciałam zamiast kaczki dziwaczki, zaproponować Wam quiz. I teraz uwaga, mamy tutaj lektora, który nam odczyta po angielsku, jeśli potrzebujemy, ale jeżeli nie potrzebujemy go posłuchać i aktywnie wysłuchać, to wystarczy, że przeczytamy polecenie i będziemy odpowiadać na konkretne pytania. I teraz uwaga, ja przejdę z powrotem jeszcze też na język polski, bo jakby angielski to jest bardziej dla mnie oczywiste, że to kształtujemy. Natomiast zobaczcie, w zakresie języka ojczystego my również kształtujemy kompetencje i umiejętności językowe, ponieważ odjazdy pociągu Gdańsk-Kraków to są również słowa, które, jak widzicie, są znane, dla drugich nie. Kolejna rzecz, zobaczcie, że to mówię, to robię na takim bardzo, bardzo prostym, malutkim poziomie, ale nawet w zakresie rozróżnienia, co jest liczbą, a co jest literą. I teraz uwaga, czy na obrazku są liczby i litery? Jak przeniesiemy na lekcję języka angielskiego, to będzie też super wyzwanie, ale zupełnie na innym poziomie. Natomiast w zakresie języka ojczystego, no to tak czy nie? Oczywiście, że tak. Przechodzimy dalej, mamy, jesteśmy mistrzem. Ok. Czy na obrazku jest 6 zdjęć? Odczytujemy, mamy język matematyki, ale mamy również zdjęcia. Możemy policzyć. I oczywiście odpowiadamy. Pamiętamy, że mamy zawsze 3 serca, czyli 3 możliwości na odpowiedź, więc to nie jest tak, że od razu jest źle. Czy poduszka na obrazku jest niebieska? Co my tutaj mamy? Mamy poduszkę, rzeczownik, mamy niebieska jako przymiotnik,
patrzymy sobie, tak, i musimy wyłapać. Dla nas to jest oczywisty obrazek, bardzo prosty, ale dla dzieci to jest najważniejszy, jest tak naprawdę ten kod, który no, musimy odnaleźć jeszcze też te elementy, tak? No i oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chcę pokazać, jakie są jeszcze inne. Czyli czy samolot jest biały, czyli są różne określenia, czyli w zakresie języka nawet ojczystego też tutaj oprócz pamięciowej, percepcji wzrokowej oczywiście. Teraz zobaczcie na przykład, tu mamy bardzo fajną sytuację, jest to nazwa hotel i mamy trzy gwiazdki, jedno i drugie jest informacją tak naprawdę językową, komunikującą nam standard hotelu, miejsca, w którym będziemy spać, czy to dobrze, czy to nie, czy mamy jakieś doświadczenia z tym, tak? Tutaj mamy duże koła, małe koła, dalej mamy jakieś liczby, które musimy odnaleźć, czyli zobaczcie, tu jest dużo, dużo fajniejszych rzeczy tak naprawdę jeszcze. Tu jest plecak, wiecie, ja na przykład tak w zakresie słownictwa, to jest też ważne. Nie wszystkie dzieci co wiedzą, co to jest adapter. Też nie wszystkie dzieci rozpoznają na obrazku stary model telefonu chociażby, albo starą budkę telefoniczną, którą będą potrafiły nazwać. A czasami się okazuje, że rzeczywiście, albo magnetofon szpulowy, tak? Wiele jest takich jeszcze obrazków w różnych. Tu mamy Warszawę, znak. Tutaj mamy też obrazek. Zobaczcie, to jest coś, co przemawia do nas, flaga jakiegoś państwa. Na poziomie językowym jak najbardziej tutaj rozwijane, natomiast w języku angielskim, tylko tak szybko przejdziemy, to mamy również komunikat, który musimy gdzieś odpowiedzieć. Nawet jeżeli to jest ćwiczenie na poziomie tak lub nie, jest to również umiejętność wyrażania i sprawdzania siebie, wielokrotnego powtórzenia, tak? Zrobimy tutaj jest i niestety jedno serce nam pękło. No to zrobimy no, wow. Przechodzimy dalej. Mamy również pochwałę w języku angielskim. I następne odczytujemy, zobaczcie, powtórzenie hotelu zupełnie w inny sposób, czyli przenoszenie tej wiedzy językowej na nowe sytuacje obrazkowe i też ćwiczenia. To chciałam pokazać się jakby, które były związane z podróżami, czyli różnych miejsc. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie chciałabym powiedzieć, też na innym jeszcze przykładzie. Tu już jesteśmy w metodzie projektu dla klas 1, 2, 3 i możemy wprost wziąć interakcję, możemy wziąć ćwiczenia, możemy wziąć quiz albo możemy od razu ćwiczyć język angielski, bądź też przejść na język angielski w trakcie ćwiczenia, jeżeli ktoś będzie rzeczywiście tego potrzebował. Natomiast ja chciałam pokazać tutaj bardzo ważną rzecz, mianowicie jesteśmy w teatrze. Język ojczysty, język obcy również, jak przerzucimy platformę na język angielski, ale i w języku polskim również mamy coś do zrobienia, do rozwinięcia języka i nadania temu znaczenia. Kto to jest reżyser? Kto to jest sufler? Co on robi? Na czym polega jego praca? Jakie musi mieć kompetencje, jakiego używa języka, z kim on najczęściej rozmawia. Sufler i mamy aktor. Wszyscy mają inne role w swojej dziedzinie. Podpowiada aktorom w teatrze. No, my wiemy, że to sufler. Przechodzimy dalej. I to też jest taki metajęzyk. Oprócz tego filmów, pod który też są podpięte jeszcze interakcje, to oczywiście my jakby nie idziemy tak całkiem wprost, tylko chcemy trochę szerzej to Wam pokazać, że na poziomie kształtowania świadomości używania języka i jego funkcji możemy w bardzo szerokim zakresie tutaj na zasobach EduExperta je kształtować. No i zobaczcie, jakie tu mamy nowe nazwy. Pacynka. Jawajka czy kukiełka. My również czasem je używamy i często jest też tak, że bierzemy taką kukiełkę i nazywamy kukiełka. Niektórzy to biorą, na przykład mam takie doświadczenie, niektóre dzieci myślały, że to jest jej imię, a nie, że to jest nazwa konkretnej jakiejś lalki, która się nazywa kukiełką, polegającą na tym, że jest tak albo inaczej zrobiona. Następne pytanie. Co to jest kurtyna? Co to są kulisy? A co to jest scenografia? Zobaczcie, mamy kolejne hasła językowe, które musimy wiedzieć. Widownia, kurtyna, kulisy.
następne pytanie i porównujemy. Zobaczcie, ile wielokrotnie w różnych zestawieniach mamy podobne wyrazy, przenosimy do różnych sytuacji, nabywamy umiejętności, czyli jak pójdziemy do teatru, to na przykład to będziemy się charakteryzować czym? No oczywiście no, pozytywną postawą, tak, czyli będziemy pewni, że mamy wiedzę na temat teatru, będziemy umieli nazywać te miejsca, będziemy wiedzieli dokąd pójść, będziemy wiedzieli z kim się spotkamy, kto będzie do nas przemawiał, kogo możemy zobaczyć i to nam daje dużą taką samoświadomość, jak i świadomość miejsca, świadomość siebie i pozwala również językowo podejmować dialog na temat tego, co rozmawiamy. I to jest taki metajęzyk, który po prostu budujemy wtedy rodzinę językową potrzebną nam do odnalezienia się w konkretnej sytuacji. To jest również rozwój językowy. I to, co wcześniejsze też robiliśmy, ćwiczenie, to jak najbardziej dla dzieci na poziomie przedszkola również. Podkreślam walory naszej platformy, czyli język angielski, język polski można od razu doświadczać, przenosić, porównywać, tak? Czyli rzeczywiście to jest bardzo ważne. No i słuchajcie, powoli się nam kończy. Podkreślam tutaj jeszcze jedną rzecz, że mamy cały czas aktualizacje dostępne dla wszystkich, czyli dla tych, którzy mają dostęp do platformy, jak i ci, którzy tylko wchodzą na stronę EduExperta i mogą sobie z aktualności pobrać aktualne plakaty, ale też strony pracy, karty pracy. I tutaj te materiały dodatkowe są do wydrukowania dla wszystkich. Kończąc dzisiaj, to kończę na takim obrazku, zdjęciu dziecka w świecie, dziecko w świecie języków. Zobaczcie, to dziecko nigdy nie jest samo, ono zawsze jest w jakiejś sytuacji albo wśród ludzi. Jak jest wśród ludzi, to jest w interakcji. Zarówno tu przez okulary widać, że przed nim się dużo dzieje, za nim, wokół się dzieje, tak? I teraz w tej sytuacji językowo da sobie radę, jeżeli będzie znało, wiedziało, że ma wiedzę, ma umiejętności i zabierze jakąś postawę, dzięki której no, poradzi sobie w konkretnej sytuacji społecznej. Moi drodzy, jak zwykle nam czas, chociaż dzisiaj próby i szanse transferowe były dłuższe niż zwykle, więc nam trochę więcej czasu upłynęło, ale tym bardziej dziękuję zarówno w imieniu Mariusza, jak i siebie za uwagę. Polecamy się jeszcze z kompetencji, bo jeszcze nie wszystkie zostały omówione, aczkolwiek no, każdy z Was wie, które są te dla Was albo najbardziej cenne, albo najbardziej kłopotliwe, dlatego z każdego powodu można tutaj do nas zajrzeć. Zapraszamy na pewno za miesiąc, o czym na pewno powie jeszcze Sylwester, bo jakby tutaj główny porządkowy jest i trzyma rękę na pulsie, wie kiedy co się odbywa, więc my na pewno będziemy tutaj zwarci gotowi do spotkania się z Wami. Dziękujemy za obecność, bo dzisiaj to jest specyficzny dzień, więc trochę się go obawialiśmy, ale udało się, więc mam nadzieję, że po prostu wielojęzyczność przywoła nas wszystkich na wspólne spotkanie i wspólne spędzenie wieczoru. Zapraszam do EduExperta, bo nadal uważam, mimo że pracuję tutaj trochę długo na zasobach EduExperta, to powiem, że ja nadal wszystkiego nie odkryłam. A nadal wiele, czyli za wiele przede mną, a to, co już wiem, to na pewno cały czas odkrywają się nowe rzeczy, które wynikają tylko i wyłącznie z uświadomienia sobie nowych sytuacji z nowymi uczniami, jakby pod nowe kompetencje do kształtowania. I to jest takie nasze źródło inspiracji, które no, na pewno jest w każdym z nas i to jest podstawa. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego wieczoru. Zapraszam panów, którzy tutaj też powinni się już pojawić. Nie wiem, żegnamy się, nie, że dziękuję Państwu, dziękujecie. A tutaj nie widzę ani Mariusza, ani Sylwestra. Też jesteśmy. Tak więc dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję Wam, dziękuję za tylu słów, za pożywienie powiedzenia. Dziękuję za tą funkcję porządkowego. Tak rzeczywiście, może tak. Znam te tajemnice, że rzeczywiście wiem, co będzie i kiedy. To jest plus. Ale słuchaj, tak, taki malutki z perspektywy rzeczywiście organizatora. Natomiast słuchajcie, no to cóż, stracę troszeczkę, że za tydzień ale będzie... na poziomie słowa tutaj za bardzo ten...
Dobrze, słuchajcie, zdradzę troszeczkę, że za tydzień będzie o przedsiębiorczości. Co by się nie działo, my z webinarami za tydzień jesteśmy. Przerwa będzie jedynie, słuchajcie, związana ze świętami i oczywiście z weekendem majowym, bo wtedy to pewnie wszyscy będziemy sobie odpoczywać i wypoczywać. A póki co dziękujemy bardzo Monika i Mariusz za dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Słuchajcie, życzę sobie i jak i Wam wytrwałości w naszych postanowieniach i pamiętajmy, że przede wszystkim jesteśmy nauczycielami. I dbamy o nasz rozwój, o dobro naszych dzieci, ale także o to, abyśmy pracowali godnie i w porządnej szkole. I nie tylko. Tak więc dziękuję jeszcze raz Wam bardzo Dziękuję też. za dzisiaj i do zobaczenia. Oczywiście wszystkie pytania, jeżeli takowe macie, możecie zadawać również na grupie, na której jest zarówno i Monika, jak i Mariusz, ale także ja. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Zobaczenia.